Ten czerwony segregator, który z dumą prezentuje Wisława Glińska, to prawdziwy skarb grupy inicjatywnej, która za punkt honoru postawiła sobie zwołanie referendum w gminie. Przez mieszkańców gminy Zielona Góra. Grupa inicjatywna miała 60 dni na zebranie podpisów od 10% mieszkańców gminy uprawnionych do głosowania. Chodzi o 1500 podpisów, które dają zielone światło do startu referendum. Po 3 tygodniach zbiórki udało się zebrać 2312 podpisów. Ku naszemu naprawdę wielkiemu, miłemu zaskoczeniu, dzięki pomocy mieszkańcom gminy Zielona Góra, już dzisiaj złożyłam na ręce pana wójta wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego. Po tej konferencji liczba głosów zwiększyła się o kolejne 2. Listę podpisali przewodniczący rady i wójt gminy Zielona Góra. Mariusz Zalewski podkreślał, że decyzja mieszkańców gminy będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłości nie tylko miasta i gminy, ale i całego powiatu. Referendum ma być tym, jak myślę, sposobem na spojrzenie, jak dalej region ma się rozwijać. Ja tu mówię o całym regionie. W kontekście w zasadzie nawet powiatu zielonogórskiego, także ziemskiego. O sile i znaczeniu tego referendum od początku procesu połączenia mówi Janusz Kubicki. Prezydent dziś podkreślał, że najważniejsza w tym przypadku będzie frekwencja. Będę namawiał wszystkich mieszkańców miasta, aby namawiali swoich współpracowników, bo większość mieszkańców gminy pracuje w mieście, aby poszli na referendum, zagłosowali, bo jest nam to potrzebne do rozwoju miasta, do pozyskania dziesiątek milionów złotych, więc zróbmy ten ruch. Po przyjęciu przez Urząd Gminy zebranych podpisów rusza proces weryfikacji, którym zajmie się Rada Gminy. W tym celu w najbliższym czasie zwołamy właśnie posiedzenie Rady, żeby wyłonić komisję, która zajmie się właśnie sprawdzeniem całego wniosku i wszystkich podpisów, ponieważ musimy być pewni, że wszystkie podpisy są prawidłowe, żeby nie było żadnych zarzutów merytorycznych do tego wniosku. Wszystko wskazuje na to, że referendum na terenie gminy w sprawie połączenia miasta i gminy odbędzie się w pierwszej połowie czerwca.